Kto dużo podróżuje, docenia latanie. Samochody czeka garażowanie. Coraz więcej osób woli pedałować niż tankować. Jednakże nie wszędzie dojedziemy rowerem. Alternatywą są samoloty. Nie dziwi, że port lotniczy Olsztyn-Mazury w Szymanach wychodzi z kolejną propozycją. Inaugurujemy kolejną linię lotniczą z Olsztyna-Mazury do Rzeszowa. Jest to skraj Polski, bo zarówno nasz region Warmia i Mazury, jak i region podkarpacki jest oddalony o ponad 500 km, więc poruszanie się drogą kołową czy drogą kolejową wymaga bardzo dużo czasu. Natomiast tutaj praktycznie nieco ponad godzinę jesteśmy na miejscu, zarówno na Podkarpaciu, jak i tutaj na Warmii i Mazurach. Ruch turystyczny, biznesowy to okazja do rozwoju gospodarczego i bardziej zaciśnionej współpracy samorządowej. Podróżowanie w przestworzach to oszczędności, troska o ekologię i zwiększenie własnego bezpieczeństwa. Przewoźnicy są decydujący i oni obserwują te swoje bookingi. My tutaj nie mamy nawet dostępu do takich baz danych, ale wiemy, że jak w odpowiednim czasie kupi się bilet, to i za 5 funtów można z Londynu przylecieć do nas. Zaskoczenie wśród pasażerów było bardzo duże, kiedy do Krakowa okazuje się, że można lecieć za 24 zł. Lotnisko uzyskało certyfikat Urzędu Lotnictwa Cywilnego w 2016 roku i z powodzeniem funkcjonuje już 6 lat. Szymany położone są ponad 10 km od Szczytna i około 56 km od Olsztyna, co zachęca mieszkańców regionu do podróży właśnie z tego miejsca. Jeżeli chodzi o obłożenie tych linii, które już nam się utrwaliły, linie krajowe, wspomniany Kraków jest doskonałą właśnie możliwością poruszania się między Małopolską a Warmią i Mazurami, ale również Londyn, również Dortmund czy Wrocław, to są linie już sprawdzone. Szymany są gotowe na wprowadzenie nowych połączeń. Rozmowy trwają. Przewoźnicy wykazują duże zainteresowanie, ale i ostrożność. Niestety, pandemia wyhamowała także ich.